Witamy w kobiecej stronie podcastu, w której poruszamy zagadnienia na gruncie prawa, teorii oraz praktyki i naszego własnego postrzegania, ważne dla kobiet i nie tylko. W tym odcinku naszą rozmówczynią jest dr Magdalena Zubiel. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Magdo, mamy dzisiaj taki temat, że właściwie mogłybyśmy rozmawiać i dzisiaj, i jutro, i do końca tygodnia, i pewnie jeszcze byśmy tego tematu nie wyczerpały, więc wybierzemy to, co najważniejsze, bo no właśnie, co dzisiaj będziemy chciały przedstawić? Co będziesz chciała przedstawić? Co będziesz chciała pokazać? My trochę już porozmawiałyśmy przed naszą główną rozmową, która jest rejestrowana. O czym dzisiaj chciałybyśmy porozmawiać? O kobiecości z uwagi na charakterystyczną datę w kalendarzu i o tej kobiecości z różnych perspektyw. I ta kobiecość ma nas doprowadzić do żeńskości, a tak naprawdę skończyłyśmy naszą dyskusję na człowieczeństwie, które wzbija się ponad binarnością. Niemniej w tym szaleństwie jest metoda. Dyskusja zapowiada się bardzo ciekawie, więc my zachęcamy do otwartej głowy, otwartości do tego, o czym będziesz mówiła. Zaczęłaś od tego, że będziemy dzisiaj rozmawiały o kobiecości, ale tak kobiecość to ma być taka ulotna, taka zwiewna, taka delikatna. Jaka kobiecość? Na głowie, tak, kwietny mawianek i ten motylek i jeszcze baranek tam jest przy tej kobiecie. Chyba coś z puchem było wietrznym czy wiecznym, zawsze myliłam, czy to ma być wietrzny puch czy wieczny, można wygooglować puchmarny. Już teraz. Słucham? Puchmarny. Puchmarny. No to zacznijmy od tej wykładni kulturowej i od lektur, które już na szczęście są wycofywane cyklicznie z kanonu lektur, które mam wrażenie, że nie są do udźwignięcia dla tego najmłodszego pokolenia, czy pokolenia ludzi młodych, utożsamianych chociażby z tym czasem strajku klimatycznego. Puchmarny, ale też ta Stasia Bozowska, która dźwigała wszystko na swoich barkach i praktycznie chciała zbawić cały świat, stąd też mamy pewnego rodzaju archetypy, które są charakterystyczne dla naszej szerokości, długości geograficznej w kontekście kultury, która na nas wpływa. I co jest bardzo ciekawe też, która tworzy podwaliny pod pewne typy postawy kobiet, które można wyodrębnić we wcześniejszych pokoleniach i na szczęście mam wrażenie, że w tym najmłodszym pokoleniu, czy też młodych kobiet Polek, te archetypy powoli będą odchodzić do lamusa, między innymi dlatego, że chociażby te książki zostaną z kanonu lektur szkolnych, oby wycofane całościowo. Zacznijmy może od tej cierpiętnicy, tudzież od tej Polki, matki Polki, która ma się poświęcać, która ma tłumić w sobie gniew, która w zasadzie stawia siebie na ostatnim miejscu po to, żeby obdzielić członków rodziny sobą i pokryć potrzeby wynikające z różnego miejsca członków rodziny. Przede wszystkim w kontekście też wychowawczym, opiekuńczym, tak, szątanina domowa, która jest uskuteczniana w postaci aktywności typu pranie, sprzątanie, gotowanie. To wszystko należy do domeny kobiecości w ujęciu archetypicznym matki Polki. Powoli mam wrażenie też, że rozprawiamy się z tym archetypem, pokolenie matek obecnie wychowujących bąbelki radzi sobie mniej czy bardziej dobrze z tym odium archetypu dowożenia celów najlepiej jak tylko można w archetypie matki Polki. Niemniej mam wrażenie, że obecne pokolenie też tych matek Polek, 30-latek, narzuca sobie kolejne jarzmo. Gdybyśmy chciały to spojrzeć w kierunku KPI-ów macierzyństwa, które są do zgromadzenia czy odhaczenia, czy ten Adaś, czy FK w danym czasie dostały te marchewki pocięte w gwiazdki, w trójkąty i to muszą być koniecznie marchewki z hodowli bio, absolutnie nie żadne chipsy bądź porównywalny fast food, bardzo niezdrowy dla bąbelków. To druga strona medalu. A macierzyństwo widziane z punktu widzenia chociażby, weźmy podejście według Junga, mamy archetypy ciemnej matki, jasnej matki, jeszcze w dobie rewolucji przemysłowej.
kulturowej. Macierzyństwo oznaczało też pewnego rodzaju selekcję. Epoka industrialna z uwagi na głód, z uwagi na dosyć ograniczone zasoby, kojarzona jest też z tą ciemną stroną macierzyństwa, która to miało w sobie, czy też łączyło pewnego rodzaju odpowiedzialność za wspieranie w przeżyciu silniejsze dzieci w kontrze do słabszych dzieci. I żeby ci uzmysłowić, czy też naszym słuchaczom, słuchaczkom, osobom słuchającym, jaki ma to wymiar, to gdybyś uzmysłowiła sobie, weźmy populację dzieci bydgoskich i tak spójrzmy na ten plac zabaw, gdzie bawią się te nasze bydgoskie dzieci, mogą być też toruńskie, łódzkie i tak dalej, to co drugie dziecko nie miałoby szansy na przeżycie. Wracając do mojej myśli sprzed momentu, mówimy tutaj o epoce rewolucji przemysłowej. I ta matka po części, to nie była ta matka zaangażowana od marchewek w gwiazdki, tylko ta matka, która musiała podjąć decyzję, które dziecko ma przeżyć. To jest ciemna strona macierzyństwa, której to ciemnej strony mocno nie chcemy o niej pamiętać z uwagi na to, że ta matka Polka ma być kojarzona z tą matką bogurodzicą, dziewicą, Maryją, który to archetyp płynie z podstaw, z podwalin religii judeo-chrześcijańskiej, która też funkcjonowała, czy tworzyła podwaliny pod kulturę starego kontynentu. Mamy odhaczony archetyp matki Polki. Mamy ciemną matkę, jasną matkę. Na chwilę obecną mocno chcemy w tej jasnej matce być. To macierzyństwo rodem z reklam, gdzie te pieluszki barwione na niebiesko i te bąbelki takie zawsze ładne. Te mamy są zawsze takie wypoczęte i radosne. A przecież z drugiej strony tego dziecka można nie lubić, tak? Z drugiej strony to, co tak pięknie wygląda w reklamie i to, co tak pięknie wygląda na zdjęciach, to też rzadko kiedy jest naszą rzeczywistością, bo możemy sobie wycinać marchewki w gwiazdki, ale tak naprawdę przychodzi ta codzienność, która wymaga od nas zaangażowania na wielu polach. Dzisiaj kobieta to nie tylko dzieci, ale także praca zawodowa. Jest bardzo dużo, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ciśnienie ze strony społeczeństwa, że mamy się także rozwijać. Mamy się rozwijać zawodowo, dobrze jest mieć też czas dla siebie, bo przecież dobrze jest zachować równowagę między życiem a pracą. Chodzić na siłownię, bo trzeba ćwiczyć, żeby dłużej żyć. Wspominałaś zdrowo się odżywiać, ale nie tylko te nasze bąbelki, ale w ogóle my wszystkie. I w pewnym momencie, jak chcemy być tym archetypem, mam wrażenie, tej jasnej matki, to po prostu padamy na twarz, bo łatwo nie jest. Z pewnością tak, to nawet ubrałabym to w kategorię faktu, że łatwo nie jest i oczekiwania względem tej kobiecości, która akurat manifestuje się w archetypie macierzyńskim, czyli tej jasnej matki, przy którym to archetypie chcemy bardzo mocno pozostać, gdzieś tam wyrugowujemy ciemną matkę z naszej świadomości, bo matka, która segreguje potomstwo, która decyduje o przeżyciu, bąbelka, nie jest nam z tym wszystkim po drodze, a jednocześnie oczekiwania od strony społeczeństwa, nawet naszych mam czy innych kobiet, wspomagane te oczekiwania są oczywiście zmienioną formą nawet komunikacji, mówię tutaj o mediach społecznościowych, o całej przestrzeni, w której funkcjonują wzorce, do których możemy się porównać, nie ułatwiają nam z pewnością tego odklejenia się od jasnej matki i wpuszczenia ciemnej matki do naszej świadomości, bo bez tego, bez zaakceptowania tych momentów słabości, bez zaakceptowania momentów, kiedy ja naprawdę nie lubię tych moich dzieci, bez zaakceptowania faktu, iż miłość macierzyńska i więzi tak zwana macierzyńskie, czy jakaś taka linia, czy nić spajająca tak na zawołanie dziecko z matką, to się tworzy. To nie jest dane raz na zawsze w postaci mieszanki hormonalnej, tudzież nie jest zakorzenione w mózgu i nie odpala to w momencie chociażby wydania dziecka na świat, adopcji, tak? Bo matka, to nie musi być matka biologiczna, to może być matka, która podjęła decyzję
stania się matką dla danego dziecka. I to życie, trwanie w kobiecości, w macierzyństwie bywa momentami trudne i bez tej przestrzeni, którą sobie zrobimy, stworzymy i bez zgody społeczeństwa na tę przestrzeń, żeby o tym mówić, że są też i gorsze dni, że to macierzyństwo jest momentami bardzo obciążające. Myślę sobie, że w ogóle rodzicielstwo, bo tak o tych mamach mówimy, ale myślę sobie, że też ojców to również dotyczy, że samo rodzicielstwo jako konstrukt jest momentami panicznie, że tak powiem, ciężkie, trudne i robione w znoju i pocie. Dążę do tego, że w takiej zmowie milczenia może tylko z tego wyjść ciemność i powstać pewnego rodzaju gruz, który nie będziemy w stanie uprzątnąć. To trochę pojechałyśmy po tych matkach z takim też zaproszeniem do tego, żeby rozciąć się w przestrzeni, do tego, aby wejść w dialog z innymi kobietami, z innymi rodzicami i porozmawiać o bąbelkach, które są przepiękne, są światłością naszego życia, jasne, że tak, ale momentami są egotycznymi istotami, mocno zafiksowanymi na sobie i cechą nadrzędną jest ten narcyzm adaptacyjny, typowy i zdrowy, jeżeli chodzi o okres oczywiście wzrostu i okres dzieciństwa. Przeskoczmy może do kolejnego archetypu, bo matka Polka cierpiętnica to odhaczamy, prawda? To jest to pokolenie tych mam czy też babć, które mocno nadwyrężyła historia typowa dla naszego kraju, wcześniej jeszcze pokolenie prababek. No to walczyły na froncie domowym, bo ten mąż czy partner, czy w zasadzie nie partner, ta męskość, może ujmijmy to od strony ogólnikowej, albo walczyła ta męskość w powstaniach, albo mierzyła się ta męskość z skutkami rozbiorów. Później pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa i w tym domostwie, w gospodarstwie domowym ta żeńskość królowała. No i ta kobiecość ogarniała życiówkę od początku do końca, w tym krzątactwie, w opiece emocjonalnej nad bąbelkami, no bo biznes musiał iść dalej, prawda? Gatunek się nie zatrzymał i przez te bardzo niekorzystne, jeżeli chodzi o jakość życia, nazwijmy to językiem współczesnym rodem z XXI wieku, o jakość życia, te czasy, które formułowały kobiecość, czy formowały kobiecość, która nadal w nas rezonuje, która nadal w nas w jakiś tam sposób też jest aktywna, żywa, przeprowadziła nas do kobiet pokolenia chociażby strajków solidarnościowych lata 70., ale głównie 80., później lata 90. i nowe szanse, internet, globalna wioska i już wkraczamy na fali bodajże trzeciej fali feministycznej, no my, które już nie muszą mierzyć się z odpryskami historii, muszą mierzyć się chociażby z tym, o czym mówiłaś przed momentem, z tym natłokiem zadań i oczekiwań, które spoczywają na naszych barkach. XXI wiek, początek i to nowe pokolenie, które odważyło się przyznawać do swojej seksualności w kontekście różnorakim, też w kontekście powracającej debaty dotyczącej regulowania płodności. Mówię tutaj o debacie o strajkach, ale też nie wiem, czy to była debata, czy raczej czy monolog. Mam wrażenie, że bardziej monolog w kontekście praw reprodukcyjnych. W kontekście też przyznawania się i walki trochę o swoją przyjemność, rozumianą w kontekście też w związku z tym, że kobieta jest też istotą seksualną i to najnowsze pokolenie, czy najmłodsze pokolenie, czy pokolenie 30-latek wychowanych na kosmopolitanie, czy też gazetach, czy może bardziej portalach już, które z wielu perspektyw dotykają sfery tak ważne, jeżeli chodzi o stabilność psychologiczną, fizyczną, istoty ludzkiej. Po drugiej stronie zderzamy się z twardą ścianą, no i niech padnie to słowo patriarchatu i teraz wszyscy tak mocno gdzieś tam usadowieni w strukturach binarnych, w takim porządku, po linii konserwatywnej zadrżeli, czy zadrżały też, bo mamy w
tym porządku wspomnianym patriarchalnym, myślę, w dużej mierze też płeć żeńską, reprezentującą takie, a nie inne idee, bądź nawet tożsamość. No stykamy się, czy też uderzamy o ten patriarchat, który, no cóż, budowany jest na mocnej architekturze autorytarnej, bo tam jest i hierarchia, i tam jest pewnego rodzaju przemoc psychologiczna, tam jest dużo kasy, walka o władzę. Wracając do slut shamingu, mansplainingu, to nowe pokolenie kobiet, w które ja bardzo mocno wierzę, któremu mocno kibicuję, kobiety, ale też mężczyzn, świetnie sobie z tym radzi na zasadzie takiego emocjonalnego aikido, nazywania rzeczy po imieniu, nie na zasadzie wchodzenia w kontrę, tylko no, jeżeli opowiadasz mi, chcesz tłumaczyć mi świat, drogi mężczyzno, no bo mansplaining to głównie z racji tego pojęcia no, będzie tworzony i procedowany raczej przez płeć męską, kojarzoną niechybnie z tym już schodzącym ze sceny starszym pokoleniem, no oni rozprawiają się z tym po swojemu i też robią swoje, albo nie reagują, albo po prostu kształtują już powoli swoją rzeczywistość, której ja mocno kibicuję, tak jak wspomniałam. Zatem i z żeńską seksualnością mam mnie po drodze, chociaż gdzieś tam momentami kosmopolitan każe do tej seksualności się przyznawać, no bo to też są KPI-e tego bycia kobietą 30-40-letnią spełnioną, no ale żeby tak o przyjemności porozmawiać, no to zaraz tutaj pan Freud wkracza na scenę, grozi nam etykietą czy naklejką, tu jak na dropsach, jesteś histeryczna, jeżeli tego nie masz, zrównoważonego życia seksualnego, no to jesteś histeryczką albo też no, coś z tobą nie tak, jesteś nie do końca może uporządkowaną wewnętrznie, stąd tak, a nie inaczej reagującą nad wyraz, nadwrażliwie, albo jeżeli masz być spełnioną kobietą zrównoważoną, to od czasu do czasu warto się przyznać do tego, że jesteś też istotą seksualną, chociaż nie za nadto, zawsze w ramach się utrzymywać należy, bo przecież są zasady. No i można by sobie postawić pytanie, no czy byśmy, co byśmy zrobiły my kobiety, gdyby tych zasad nie było? Ale ja się, wiesz co, wejdę ci troszeczkę słowo. Ja się zastanawiam nad tym, dlaczego nam jest z tą przyjemnością i seksualnością nie po drodze, to znaczy komu jest z tym nie po drodze? Czy to jest tak, że mężczyznom, bo chcemy teraz rozmawiać o tym, o czym kiedyś się mówiło w czterech ścianach, w zamknięciu albo w ogóle się nie mówiło, czy też nam jest z tym nie po drodze, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajone, no bo właśnie, bo kiedyś się o tym nie mówiło, też być może nie jesteśmy tego nauczone od dziecka, bo to zawsze był temat tabu. I też, wiesz co, takie pytanie, kiedy musimy mówić, a kiedy po prostu chcemy pewne rzeczy zachować dla siebie, bo być może wcale nie chcemy na tematy naszej przyjemności czy seksualności się wypowiadać, nie dlatego, że społeczeństwo tego oczekuje czy nie oczekuje, tylko same dla siebie, jak gdyby nie czujemy takiej potrzeby. Żeby nie było, ty zapytałaś. To teraz... Ja zapytałam, na mnie będzie. Ten temat z wielu perspektyw. Myślę sobie po pierwsze, że ten wspomniany patriarchat to nie jest tak, że on tylko jest domeną męską. To nie jest tak, że zacytuję teraz określenie tego młodego pokolenia, dużo przystaje teraz z młodymi ludźmi, bo rozmawiam ze studentami, studentkami, z osobami studiującymi formy dzienne i tam rzeczywiście są te moje dzieciaki zaraz po maturze świeżo i uczę się od nich, nawet sformułowań typu dzban i dziadersi i typy, to mam od nich, więc sobie zapisałam w moim kajeciku na nowe pojęcia i stosuję z dziką rozkoszą. Zatem patriarchat nie jest tylko domeną dzbanów i tego dziaderstwa wspomnianego, jest też domeną kobiecą i w zasadzie tę nutę patriarchalną ma każda z nas. I kwestia tego jest, jak, na ile jesteśmy odważne, żeby rozprawić się z tą nutą patriarchalną w sobie,
na ile wyplenić ją i zdystansować się, uświadomić sobie, chociażby w postaci tego krytyka głosu, krytyka wewnętrznego, nie jesteś nic warta, nie odzywaj się, odsuń się, inni wiedzą lepiej, albo nie nadajesz się, albo musisz zdobyć milion dyplomów, żeby udowodnić swoją wartość, ale takich prawdziwych dyplomów, gdzie studiuje się po kilka lat. I to po pierwsze. Po drugie, my też od strony kulturowej, no bo tak byłyśmy chowane, również oscylujemy pomiędzy binarnością, pomiędzy tą Maryją dziewicą i drugi biegun to jest w opozycji, no jest ta ladacznica, przed którą nas straszą. No bo wspomniane zasady przecież formułują nasz sposób funkcjonowania, dają nam pewnego rodzaju wgląd w zasady moralne, dają nam strukturę postępowania, ale też mocno tresują, zatem ograniczają nas w gniewie, w pokazywaniu różnych emocji, w stawaniu za sobą i traktowaniu siebie z poziomu człowieka, a nie kobiety, która ma rodzić, nadawać się, poświęcać i dawać radę i nosić ten balast, chociażby rodzinny. Zatem w tej binarności, w opozycji Maryja Dziewica i Ladacznica funkcjonujemy w zasadzie od bardzo, bardzo dawna. No kiedyś wiedźmy palono na stosach. Wiedźma nie jest od tego, że etymologicznie to pojęcie nie pochodzi od tego, że no, to kobiety były, które były szkaradne, z jakimiś skrofułami, z wielkim garbatym nosem i tak kiepsko ubrane. Wiedźma pochodzi od wiedzieć, czyli od świadomości pogłębionej z punktu widzenia tych czynników czy mocnych stron, zasobów widzenia, wglądu w świat z punktu widzenia anime, czyli z punktu widzenia kobiecego, żeńskiego, na to, co się wydarza na świecie, w życiu człowieka i z człowiekiem w roli głównej. Z seksualnością mamy nie po drodze, bo seksualności w wydaniu żeńskim mocno się boimy. Nawet Freud nie zmienił. Freud poza tym był takim, po pierwsze, dużą zawdzięczamy, jeżeli chodzi o rozwój psychologii nowożytnej, bo stworzył przestrzeń do chociażby psychologii głębi, ale po drugie, no, zawdzięczamy mu podstawowy błąd, gdzie zostałyśmy zepchnięte do tej przestrzeni, gdzie właśnie te wianki, ta kobiecość i ta dziewczyńskość wręcz, rozchwiana, emocjonalna, absolutnie nieracjonalna, porządek racjonalny, myślenie abstrakcyjne jest domeną męską, która daje podstawę do tego, żeby budować architekturę różnych systemów, czy politycznych, sądowych, prawnych, ekonomicznych i tak dalej. Zatem od błędu nawet nie Kartezjusza, a Freuda też pochodzi swego rodzaju zepchnięcie seksualności kobiecej do rangi jednak funkcji prokreacyjnej po pierwsze. Od Freuda mamy zazdrość o penisa. Bo może przeskoczmy do mózgu. Odwróciłabym porządek widzenia tego, co tkwi w testosteronie w kontrze z progesteronem, estrogenami i hormonami kobiecymi. Testosteron jest receptywny, czyli testosteron jest mocno emocjonalny, który ma to sens, gdyż z punktu widzenia ewolucyjnego to właśnie to, co męskie miało od razu iść w działanie, nabierać siły z uwagi na obecność nadwyżki testosteronu w momencie, gdy życie stada, jednostki, kobiety, dziecka było to życie zagrożone. Stąd też z punktu widzenia różnic, to zawsze cytując profesora Wetulaniego, to on podkreślał, że jednak płeć męska jest mocno emocjonalna. W kontrze do płci żeńskiej, czyli gdzie mamy ten niższy testosteron, bo ten testosteron również jest w płci żeńskiej obecny, jest to płeć z punktu widzenia mózgu mocno poznawcza, bo przepuszczamy więcej danych przez nasz mózg w kontraście do mózgu, który jest mózgiem testosteronowym. Dlaczego? No bo wszyscy w zasadzie powstajemy na planie budowy żeńskiej.
mózgi mamy od początku żeńskie. To testosteron robi z mózgu męskiego, żeńskiego mózg męski i zabawa się właśnie zaczyna od tego momentu, gdy ten testosteron żłobi te przestrzenie, które później będą przyczyniały się do tego, że w behawior, że człowiek będzie wchodził w behawior, czyli zachowanie męskie, typowe, charakterystyczne dla płci męskiej, albo w zachowanie żeńskie, czyli tutaj mam na myśli pewne cechy, postawy, zachowania, które spajają się z naszą nutą ewolucyjną i z naszą też predestynacją pewnego rodzaju od strony ewolucyjnej, gatunkową. Wychowywać, opiekować, owszem, w tym czasie, gdzie były jaskinie i tych bąbelków było co niemiara, to jak myślisz, gdybyśmy były rzeczywiście taką histeryczną, wręcz borderline'ową płcią, to byśmy wytrzymały z tymi bąbelkami. A do tego zwiewną, ulotną i do mózgu i do budowy mózgu kobiecego i męskiego, bo też wokół niego jest wiele dyskusji. Czy jest udowodnione naukowo, że te nasze mózgi się różnią? Czy to jest faktycznie kwestia testosteronu, który po jakimś czasie powoduje, że zachowujemy się w sposób bardziej męski? Akurat w obszarze neuronauk nie można być pewnym niczego na 100%. Są to nauki, które się rozwijają od lat 90. i myślę, że wiele jeszcze rzeczy stoi przed nami do doprecyzowania i do odkrycia. Jeżeli chodzi o różnice, bo zawsze pada to pytanie o różnicę w przypadku mózgu męskiego czy żeńskiego. Rzeczywiście od strony hormonami się różnimy i bardzo dobrze. Ma to wiele przyczyn. Nadrzędna to jest prokreacja i konieczność utrzymania gatunku przy życiu. Kolejną różnicą, która obrosła w pewnego rodzaju neuromit, jest rozmiar mózgu. Mózgi żeńskie są po prostu mniejsze, bo my jesteśmy statystycznie rzecz ujmując mniejsze i te mózgi mają mniej ciała do ogarnięcia. Część, mam na myśli mózg, ma mniejszą przestrzeń czy powłokę cielesną do nadzoru, do ogarnięcia, w kontraście do mózgu i ciała mężczyzn. Mózg męski dlatego jest większy, bo od strony tu gabarytów cielesnych mężczyźni, czy mają też, podejrzewam, większą wątrobę, śledzione na tych narządach wewnętrznych, mocno się nie znam, w zasadzie w ogóle nie. Jestem użytkowniczką, co najwyżej. Kolejna różnica, która jest podkreślana, to upakowanie połączeń neuronalnych i samych neuronów w płacie czołowym. Akurat jeżeli chodzi o tę część w mózgu czy mózgu, jest ta część istotna z uwagi na predykcje, na logiczne myślenie, na myślenie abstrakcyjne, na wyciąganie wniosków, czyli patrząc od strony wyższych procesów poznawczych, z perspektywy tego racjonalnego wglądu, no to akurat załatwiamy wiele tym obszarem w mózgu i tutaj troszkę się różnimy w związku z tym, że inna mechanika w tych systemach, w tych strefach zachodzi. Akurat podejrzewam, że z punktu widzenia też ewolucyjnego, bo ewolucja żłobiła ten mózg. To nie jest tak, że mózg jest raz dany na zawsze i się nie zmienia, nic bardziej mylnego i błędnego. On się zmienia w związku też z czynnikami, które przychodzą z zewnątrz. Otoczenie, nasza aktywność, to gdzie żyjemy, z kim żyjemy, co robimy, ma wpływ na to, jak rozwija się nasz mózg. To po pierwsze. Po drugie, z punktu widzenia takich defaultowych ustawień, czyli takich fabrycznych ustawień, z którymi się rodzimy, to tam rzeczywiście w płatach czołowych kobiety są inaczej wyposażone, troszkę w porównaniu do mózgu testosteronowego, męskiego. Gęstsza jest ta przestrzeń. Z punktu widzenia też wspomnianej mechaniki więcej danych przetwarzamy. Dzięki też innej części, spoidło wielkie to się nazywa, które jest grubsze, jest tam więcej też połączeń obecnych i jest mniejsza lateralizacja
Innymi słowy, praca prawej półkuli, lewej półkuli jest zbalansowana w porównaniu do mózgu męskiego. Co to oznacza? U mężczyzn jest silniejsza lateralizacja, czyli mamy do czynienia z taką nadaktywnością lewej, prawej półkuli. W przypadku mózgów żeńskich ta informacja musi przejść od jednej półkuli do drugiej. Przetwarzamy te dane intensywniej, więcej i w szerszym jak gdyby rzucie informacyjnym jesteśmy w stanie od strony mózgu kobiecego stawić czoła chociażby podejmowaniu decyzji. Czyli dłużej może nam to zabierać, ale bierzemy wiele aspektów i wiele danych pod uwagę. Nie ma nasz mózg, bo tak został wyposażony. Po trzecie, hipokamp, czyli taka przestrzeń, którą charakteryzuje się jako przestrzeń odpowiedzialną za chociażby łapanie i przechowywanie śladów pamięciowych w pamięci krótkotrwałej, ale też sam proces pamięci jest mocno uzależniony od hipokampu, to w przypadku mózgów żeńskich no, mamy inną aktywność tego hipokampu, czyli mamy lepszy dostęp, intensywniejszy dostęp do danych pamięciowych. Stąd też wpływa to na nasz proces myślenia, bo myśląc nie tylko bazujemy na tu i teraz, na danych, które przetwarzamy na chwilę obecną, również bazujemy na śladach pamięciowych, które są skumulowane, zebrane, biorąc pod uwagę naszą osobniczą historię. Czyli to, co przeżyliśmy, ma wpływ na to, jak myślimy teraz generalnie, tak bym to uprościła. W przypadku mózgów żeńskich mamy łatwiejszy dostęp do tego, stąd też te reminiscencje związane ze śladami, z tym, co przeżyłyśmy, mogą mieć wpływ na to, jak myślimy i jak decydujemy. No i bodajże czwarta różnica. Jeżeli chodzi o tę receptywność, mózgi żeńskie są bardziej pod kątem działania ciał migdałowatych jednak, czyli w układzie limbicznym mamy ciała migdałowate, taka przestrzeń, która służy naszemu przeżyciu, wychwytuje bodźce, szczególnie o takim charakterze mocno zagrażającym, czyli tam siedzi lęk, tam siedzi zagrożenie chociażby i żeńskość jest bardziej gdzieś tam receptywna, czyli wyczulona na informacje, które wręcz krzyczą o niebezpieczeństwie. Za to mózgi męskie są ukierunkowane, czy w nich jest aktywna ta mechanika, która idzie w kierunku tego bodźca apetywnego, czyli tego bodźca, który jest bodźcem podnietowym, który nakręca do działania, ale tak na plus, nie ucieczkowo i ratuj się kto może, a raczej na w zasadzie szukania gratyfikacji, szukania czegoś, co przyciągnie, co jakoś będzie działało na plus, nie będzie informowało o zagrożeniu, raczej o gratyfikacji i przyjemności. Tak bym to opisała z punktu widzenia neuronauk. Jednakże mocno bym się gdzieś tam nie fokusowała czy nie przywiązywała do tej różnicy w związku z istotnym faktem, iż co mózg to niepowtarzalna struktura i niepowtarzalny efekt końcowy, na który wpływ mają liczne czynniki, geny, środowisko, to jak byliśmy chowani, wychowywani, przez kogo, w jaki sposób i to, co robimy tu i teraz, jaką aktywnością się charakteryzujemy, gdzie pracujemy, z kim pracujemy, w czym pracujemy, to wszystko wpływa na mózg i tak jak na początku jeszcze naszej rozmowy, która nie była nagrywana, rejestrowana, poczyniłam uwagę, że 19 stuleci ten mózg nietestosteronowy żeński, kobiecy mógł być głupi w związku z tą aktywnością krzątaczą, taką mocno gdzieś tam prymitywną, podstawową, tak od no już 200 lat już mamy dostęp do edukacji, która jest uporządkowana, która oparta jest na procesie przyczynowo-skutkowym, no a to na pewno obliguje do dalszych kroków, do rozwoju, do pogłębiania świadomości i od odrywania się od tego takiego odium biologii też no, działa to wyzwalająco. Niemniej
łączy się to z innymi odpowiedzialnościami. Ja tu przyszłość chciałabym cię zapytać, bo nasi słuchacze tego nie widzą, ale ja powiem, za twoimi plecami jest obraz Tamary Łempickiej na przełomie XIX i XX wieku, artystki i nie tylko artystki, w ogóle kobiety nie miały łatwo, ale mówię o tym w takim znaczeniu, że niewiele czasu od tego momentu minęło, tak? Bo mamy ledwie 120 kilka lat, od kiedy tak naprawdę, czy nawet nie, tak, 100 parę lat, od kiedy mamy prawa, przyznane prawa wyborcze, od kiedy kobiety mogą w Polsce studiować, bo jeśli dobrze pamiętam, od 1919 chyba mogą Polki w Polsce studiować, od 1918 mamy prawa wyborcze, w Szwajcarii mamy prawa wyborcze od kobiety od 1970 roku, więc dużo później. Jeszcze w XX wieku kobiety nie mogły założyć w wielu miejscach konta bankowego bez zgody męża i te ich finanse musiały być też kontrolowane przez mężczyzn. Dzisiaj przypuszczam, że gdybym powiedziała o tym mojej 9-letniej córce, to by nie uwierzyła, że takie sytuacje miały miejsce. A to tak naprawdę wszystko zmieniło się na przestrzeni tych ostatnich stu kilkudziesięciu lat. Ale moje pytanie do ciebie, to co będzie dalej? Jakby jaka przyszłość nas, kobiety, czeka dalej i co musimy w tym kierunku zrobić? Ojejku, wiesz, nie wiem, ja obserwuję pokolenie, to młode pokolenie kobiet, dziewczyn, ale też chłopaków i młodych mężczyzn. Mocno trzymam za nich kciuki, bo uważam, że wprowadzają nową jakość do naszego społeczeństwa, to po pierwsze. I obojętnie jak będziemy na nich marudzić, bo ten konflikt międzypokoleniowy to jest czymś charakterystycznym dla wojny międzypokoleniowej, więc w to nie wchodzimy. Zawsze jest. Tak, zawsze jest. I ci, co chcą marudzić, to niech marudzą na zdrowie. Wspomniałaś o córce. Ja tak patrzę na moją 5-latkę i pamiętam wizytę w Warszawie. Ona tak stanęła przed tym Stadionem Narodowym i mówi do brata: wiesz, ja tutaj będę grała. Za 10 lat tutaj będę grała i będę piłkarką. A Stachu poprawił Helej, mówi: chyba piłkarzem. A ona do niego: no chyba zwariowałeś, ja jestem dziewczynką, ja jestem piłkarką. Więc myślę, że to, czy chcemy, czy nie, dużo już jest zrobione. Niesamowicie dużo się podziało. To jest, poza wszystkim spójrz na to, jak dużo, jak daleko jesteśmy. Cała sama debata o feminatywach, to, że jest, przetoczyła się i dalej ma miejsce w przestrzeni wręcz publicznej. Wiele głów się na ten temat wypowiada, na tak, na nie, ale sam fakt, że ona istnieje w przestrzeni publicznej, jest niesłychanym dobrem. Kolejny fakt, to że fakt, że powraca już debata odnośnie praw rozrodczych, to też jest niezwykłym w ogóle osiągnięciem w kontekście pogłębiania świadomości i jednak rozwijania całej populacji w kierunku jednak uznania ponad binarnością nas w kontekście ludzi, a nie sztucznie jakoś wprowadzonego podziału na to, co kobiece, co męskie, co żeńskie, co lepsze, co gorsze, chciałoby się powiedzieć. Nawiązałaś do Tamary Łempickiej, artystek XIX-XX wiek. No to dużą wdzięczność przejawiam w ich kierunku. Zobacz, ile musiały one poświęcić, bo obok chociażby w Paryżu, we Francji, tam malując i pracując, niejedna była matką, niejedna była też samotną żoną, matką, czy partnerką, czy nawet samotną matką, prawda? Czy też samodzielną, ale ja zawsze powtarzam, że samodzielnie to jak gwóźdź mogę sobie wbić do ściany. Ja tak patrzę, tylko one. Jest taka książka, prawda? Nie wiem, czy do niej akurat nawiązujesz. Do Polek na Montparnasse nawiązuję. A właśnie, jest druga część tej książki, tylko ona, o malarkach tego czasu, Sylwii Ziętek. I tam jest napisane i opisane są poszczególne życiorysy. Zofia Stryjeńska, żeby móc studiować w Monachium, bodajże na początku musiała się przebierać w faceta. Mhm. I jaką drogę pokonały
pokonałyśmy, czy pokonaliśmy jako społeczeństwo, zarówno w męskości, żeńskości, widzianej w sposób komplementarny, no to czapki z głów. Więc ja na to na pewno patrzę bardzo optymistycznie, kibicuję młodszemu pokoleniu, obserwuję, uczę się od nich i będę powtarzała z uporem maniaczki, że w zasadzie komplementarność i ponad taką binarnością, ponad tą toksycznie gdzieś tam obsadzoną literą błędnie zrozumianego porządku patriarchalnego, który generuje tylko gruz i struktury mafijne i swego rodzaju też wynaturzenia, które kiepsko działają w przestrzeni społecznej i politycznej, które też kiepsko działają dla nas jako osób, jednostek, które tworzą pewną grupę, pewne społeczeństwo, no to myślę sobie, że to tak jakoś zaczyna brzmieć jak odezwa. Patrzę w przyszłość z dużym optymizmem. Jak będzie, o ile nie wystąpią różne katastrofy, nazwijmy to w ten sposób, czy wojna, czy katastrofa naturalna związana ze zmianami klimatycznymi, które są to czynniki mocno niezależne od nas, byle nam nie przeszkadzano i byle nie przeszkadzać tym młodym ludziom, a oni już potrafią w zabawę w puzzlach na zasadzie ułożenia z tych puzzli komplementarnej, całościowej, uzupełniającej się układanki. I to jest piękne zakończenie naszej rozmowy, która, tak jak wspominałyśmy na początku, mogłaby trwać i trwać, ale tutaj postawmy kropkę. Kto wie, być może będziemy mogły poruszyć ten temat jeszcze raz, rozszerzyć go w kolejnej rozmowie, na co bardzo mocno liczę. A dzisiaj bardzo dziękuję. Doktor Magdalena Zubiel była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne. Dzięki.